Program 7 minut na gości w kolejnej odsłonie. Dzisiaj zaproszenie do programu przyjął Dawid Kwiatkowski. Witam cię. Dzień dobry, witam. Co powiesz na początek? Że wydałem nowy album. Tak myślałem. Ten album tutaj przychodzę. Jest z nami na stole. Tak. Pop-romantyk sobie leży. No właśnie. I o tym pop-romantyku zaczniemy. Pierwsze nasze 7 minut spotkania. Bądźcie z nami. Słowo romantyk jest już słowem tak naznaczonym emocjonalnie i tak określającym, tak sobie myślę, to co może być w środku w tej płycie. Dawid Kwiatkowski, przypomnę, ze mną w studiu, bo pop-romantyk to jego płyta. Najnowszy album. To rzeczywiście tak jest, że określam ciebie, że jesteś takim teraz właśnie bardziej romantykiem, bardziej takim rozrzewnionym chłopakiem? Nawet bym nie powiedział, że teraz. To tak już było zawsze. Tylko nigdy tego nie określiłem publicznie. A ci, co mnie znają, wiedzą, że ten Dawid to jest ten romantyk. No, taki paryski romantyk. No, za chwilę posłuchamy sobie Café de Paris, ale tak sobie pomyślałem, że z reguły tak właśnie artyści wracają, wiesz, z nową płytą, z nowym materiałem, mówią, że to jest powrót, że to jest nowość, że to jest jakiś nowy rozdział. Dla ciebie to jest jaki etap? Nie powiedziałbym, że to jest nowy rozdział. To jest kontynuacja, to jest kolejna moja odsłona, ale nic się nie skończyło, żebym musiał wracać. To po prostu idziemy dalej. I to jest, wjeżdżamy na nową autostradę, o. A myślisz sobie czasami o takich... Niepłatno. Znaczy, no trochę płatno. Trochę tak, płatno. 40 zł. A myślisz sobie czasami o tym, jak świadomie się zmieniasz, czy też świadomie chciałbyś zmieniać, czy tak po prostu to przychodzi? Nie, to płynie. Płynie. I staram się oddać temu nurtowi po prostu. Kiedyś chciałem planować i to w ogóle nie wychodziło, a teraz to się po prostu dzieje i idzie w dobrym kierunku i poddaję się temu procesowi. Ufam mu. Tak sobie pomyślałem, że wystrzeliłeś, jeżeli chodzi o popularność, o muzykę i o, wiesz, popularność twoich płyt, nawet tych przecież pierwszych kawałków. I tak myślę sobie, że trudniej jest się chyba utrzymać, niż być, niż zaistnieć, nie? Tak. No tak, tak. To jest taka jedna wielka walka o przetrwanie. Ale z wygrywa, tym, że... na razie ją wygrywasz, Na razie udaje się jakoś to mówić wyjaśnia. Na razie, nie powinienem mówić na razie. No. Wiesz, gdzieś na powierzchni, wiesz, jak w Titaniku jeszcze się trzymam. Ale ja jestem wdzięczny, że wszystko nie przyszło mi od razu. W takim sensie, że na początku po prostu miałem swoje grono odbiorców, radiostacje jeszcze niechętnie podchodziły do mojej muzyki i jak kiedyś byłem na to obrażony, to teraz bardzo dziękuję temu, że w ogóle tak się wydarzyło, bo cały czas wchodzę na jakiś nowy etap kariery. Teraz można usłyszeć moje piosenki wszędzie, wcześniej tego nie było. A może jakbym je usłyszał już od samego początku we wszystkich rozgłośniach, to może bym gdzieś spoczął, gdzieś już się po prostu przestał rozwijać. A tak, to ja mam motywację cały czas, żeby nauczyć się grać na nowym instrumencie, żeby zacząć produkować muzykę. No cały czas szukam, więc to jest fajne. Często w przypadku artystów, którzy zaczęli bardzo młodo, pojawia się temat pokory i braku tej pokory, której na pewnym etapie brakuje kariery. Miałeś taki moment? To by trzeba było zapytać moich przyjaciół i o osób, z którymi pracuję, ale wydaje mi się, że nie, że ja jakoś tak bardzo jestem wdzięczny za to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, że naprawdę mogę śpiewać i dzięki temu utrzymywać siebie, moich bliskich, moją rodzinę, że głupcem by był wielkim, gdybym pozwolił sobie zwariować. Oczywiście bywały momenty, zwłaszcza na początku, kiedy przeprowadziłem się do Warszawy i to było tak inne niż Gorzów. Wszystko, ludzie, możliwości, te fajne i te mniej bezpieczne. No i to już chyba jest kwestia albo wychowania, albo otoczenia. Czy temu się poddajesz? Czy z głową spróbujesz tego i powiesz sobie, okej, to nie jest dla mnie, to zachowam, to jest fajne. No mi chyba tą drugą drogą udaje się iść i myślę, że jestem pokornym człowiekiem. Na pewno bardzo o to się staram, żeby być takim wdzięcznym. Wspomniałeś o tym przyjeździe z Gorzowa do Warszawy. Pamiętasz ten moment? Pamiętam, bo to był jedyne pieniądze, które miałem, to te na bilet, więc one już poszły w pociągu.
Jeszcze pamiętam, musiałem zapłacić za to, że kupowałem w pociągu, to chyba było 10 zł więcej, co już mnie przerosło, bo to 10 zł miałem na wyżywienie na kilka dni. No i wieczne pożyczki, staranie się utrzymać w tym wielkim mieście, codziennie po dwóch kanapek, przepraszam, codziennie po jednej, no może dwie kanapki udało się gdzieś tam kupić, ale to są fajne czasy, to w ogóle mi pokazuje, że faktycznie do tego doszedłem sam i z tego jestem dumny. Jeden z aktorów tu powiedział kiedyś, że właśnie przyjechał do Warszawy i to pierwsze zetknięcie z Pałacem Kultury, kiedy wysiadł z dworca centralnego, tak. To był ten moment, którego nigdy nie zapomnę. Tak. Masz taki też moment? Tak. No bo to Warszawa Centralna to było jak początek jakiegoś filmu, że wychodzisz z tych podziemi i nagle widzisz ten świat, który widziałeś w telewizji, w filmach i on może być twój zaraz. Mhm. No i tak już 11 lat tutaj. I czujesz się, że to jest twój świat? Tak, na ten moment. No właśnie, wcześniej bardzo potrzebowałem Warszawy i centrum Warszawy do życia. Byłem też młody. Nie no, byłem człowiekiem, który potrzebował wielu rozrywek pomiędzy pracą. Teraz już nie wiem, żeby wyjść do klubu, to ktoś by mi musiał naprawdę zapłacić albo zorganizować swoje urodziny, to może bym się pojawił. Trochę jak emeryt mówisz już. Ale nie, to nie wyklucza, że jestem bardzo rozrywkowym i fajnie imprezującym człowiekiem, ale po prostu przybrało to całkiem inną formę. No i uciekam z Warszawy już niebawem. Niedaleko, ale już potrzebuję lasu i potrzebuję... No jak emeryt, faktycznie, kurczę. No, ale uciekam do lasu i chcę, żeby mój pies, a w przyszłości mam nadzieję kilka psów, żeby mógł otwierać taras i po prostu, żeby mogły sobie wyjść na... A nie 7 rano, klatka schodowa. No takie było moje marzenie od zawsze. Nigdy nie mieszkałem w domu. I myślę, że to też przyniesie wiele muzycznych, fajnych rzeczy. I inspiracji. No tak. Na tym temacie kończymy pierwsze 7 minut spotkania z Dawidem Kwiatkowskim. Bądźcie Państwo z nami, za chwilę wracamy. Program 7 minut na gości i Dawid Kwiatkowski dzisiaj w studiu, choć powinienem powiedzieć popromantyk, bo z tej okazji się spotykamy, czyli z okazji najnowszego albumu Dawida. Chcę zapytać Cię teraz o, wiesz, o rodzinę, ale nie w takim sensie prywatnym, żeby tutaj jakieś rozgrzebywać, bo tak w tym programie staram się tego nie robić, ale Ty dużo o rodzinie mówisz, dużo mówisz, zresztą ze swoim bratem występujesz. Tak. Mam wrażenie, że macie taką jakąś mega relację. To jest... Z bratem? No, to jest moje wrażenie, czy rzeczywiście nie, to jest najważniejsza osoba naprawdę w moim życiu. To jest człowiek, z którym raczej każdego dnia ten dzień zaczynam i kończę. Czyli aż tak. SMS-owo wysyłamy sobie... on jest pierwszym recenzentem wszystkiego, co ja robię. Pierwszym doradcą. No, tak, to jest mój największy przyjaciel i jestem dumny i jestem bardzo zaskoczony, dlatego że kiedyś my nie mieliśmy takiej relacji z racji 12-letniej różnicy wieku, więc kiedy on był ze swoimi przyjaciółmi w domu, ja chciałem wejść do pokoju, to mnie po prostu, no wiesz, no nie miałem tam wstępu. No, byłem bardzo smutny, powodów, tak, zawsze chciałem z nimi wychodzić, nie rozumiałem, czemu oni mnie nie biorą na miasto. I wspaniałe jest to, że w pewnym momencie, kiedy on dostrzegł we mnie już nie tylko młodszego brata, ale człowieka na tyle dojrzałego, żeby mi zaufać w całym swoim życiu, że w pewnym momencie to zrobił i staliśmy się dla siebie nawzajem, teraz już wielką inspiracją, bo oprócz tego, że kochamy się tak prywatnie, to ja bardzo podziwiam to, co on robi muzycznie i jest też tak na odwrót, więc to jest ekstra. Dzieli was sporo, jeżeli chodzi o różnicę wieku, ale też zapytam o to, jak muzycznie jesteście, wiesz, na tej linii czasu. Jest tak, że on, jak mówisz, że też muzycznie, zawodowo konsultuje się z tobą, tak, w pewnych sprawach. To znaczy, że ty jesteś ten młodszy, który inaczej widzi muzykę, czy nie? Na pewno tworzymy inne rzeczy. Jeszcze chyba nie było takiego momentu, gdzie spotkaliśmy się, że byliśmy
na tym etapie naszej kariery, w takim momencie, że tworzyliśmy podobną muzykę, mój brat bardzo. On ma wiele doświadczeń, on robi sobie takie doświadczenia muzyczne. Tu gra Chopina, pisze teksty do muzyki Chopina, za chwilę idzie w takie retro disco. Jeszcze muzycznie się nie spotkaliśmy, nie nagraliśmy żadnego duetu jeszcze ze sobą. Śpiewaliśmy w duecie, ale nie ma autorskiego utworu od nas. Ale myślę, że to jest fajne, że nie jesteśmy tacy sami, że lubimy całkiem inne rzeczy, nie zazdrościmy sobie. I też tak jakoś fajnie sobie to ułożyliśmy, że dobra, to ty robisz we Francji, ja robię w Polsce. No dobra. Właśnie, bo chcę zapytać o ten Paryż, bo w Café de Paris to jest twoja piosenka, ale, tak. Ale sam Paryż, no to jest też długa, duża historia, jeżeli chodzi tak. o waszą rodzinę, prawda? To było miejsce, do którego ja miałem uciec tuż po liceum, miałem zdać maturę i wylecieć do mojego brata, żeby tam żyć do końca życia. Taki był plan. A przynajmniej przez dużą jego część. I bardzo się cieszę, że jednak jesteśmy tu w Polsce i z tobą rozmawiam i promuję swoją płytę tutaj w Polsce. I jest to pop romantyk, a nie pop romantik. Ale taki był plan. I Café de Paris z tej płyty właśnie opowiada, trochę tak sobie wyobraziłem, że to się dzieje, że faktycznie wyjechałem tam i pisząc ten utwór wyobrażałem sobie pierwsze chwile w Paryżu, czyli ten zachwyt, tak jak miałem zachwyt Warszawą, to jakbym wylądował tam albo dojechał raczej autobusem, no to bym biegał po tym Paryżu i... Bo plan był taki, że ja otwieram kawiarnię w Paryżu i gram tam. No. To był plan. Co jeszcze nie jest wykluczone oczywiście, ale jednak wolę grać chyba większe trochę koncerty. Dla wielu artystów, nawet jeszcze z tego starszego pokolenia niż ja, Zachód, Francja, Paryż, to były takie niedoścignione miejsca, w których jak już się zagrało, jak już się w ogóle wyjechało, to był sukces. A dla ciebie? Nie jestem... zachwycony tym, ile fajnej pracy muzycznej jest u nas w kraju i że jesteśmy dość dużym krajem i za to bardzo dziękuję. Z racji tego, że możemy zagrać wiele koncertów, tak jak rozmawiałem z artystami, którzy grają w Holandii na przykład, to mówią, że zagrają kilka koncertów, no i to jest ich cały kraj już. My jesteśmy znacznie więksi i mamy większą liczbę ludności i fajne jest to, bo możemy koncertować non-stop i zawsze będzie ktoś, kto nie był na tym koncercie i tym razem sobie przyjdzie posłuchać. A o koncerty w tym wszystkim chodzi. Wydaję płytę, bo chcę grać koncerty. Dobre koncerty. Nie nudzisz się koncertami? Nie. Nie, dlatego że kiedy piszę scenariusz, jestem trochę takim reżyserem tych koncertów. Bardzo chcę zaskoczyć tego słuchacza i no ja dla koncertów to wszystko robię. Płyta to jest jedno, ale to jak brzmi to na żywo, to jest ważne. Spoglądamy na tę płytę i chcę zapytać też, jaki jest twój wkład, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o tekst, bo duży, prawda? Tak, tak. No w większości napisałem sam. Są chyba dwa bądź trzy utwory, gdzie potrzebowałem małej pomocy. Gdzieś w pewnym momencie utknąłem. No ale raczej jestem autorem i muzyki, i tekstów. Tak już mam, że chyba bym nie potrafił śpiewać, zwłaszcza na scenie, tekstu, czyjegoś tekstu, aniżeli mojego. Już chyba bym nie potrafił oddać takiej szczerości, którą nauczyłem fanów, że dostaną ode mnie na koncercie. Więc piszę. A efekty tutaj. Tak. Dawid Kwiatkowski dzisiaj opowiada o sobie, o swoim nowym albumie. Bądźcie z nami, zaraz wracamy. Historia sprzed lat, nie chcę skłamać, ale być może 8. Pamiętam, jeszcze w swojej wcześniejszej pracy miałeś się pojawić jako gość w programie. Boisz, ja akurat wtedy... Ja, dlaczego? No nie wiem, bo różne są historie z moimi fanami. Te spokojne i te mniej. Nie, to było spokojnie. Okay. Ja akurat wychodziłem z pracy, opuszczałem budynek telewizji i tam był dziki tłum. No to z jednak kartkami. Dziki. No dziki. No tak, to jest historia dzika. Dodam tylko Dawid Kwiatkowski ze mną, tak żeby nie było wątpliwości, bo jeszcze tego nie powiedziałem w tej części. No i co? No i co z tymi fanami? Wiem, że to jest takie, wiesz, pytanie obowiązkowe chyba w twoim przypadku, ale te historie, one powracają. Wiesz, oni są, oni
myślę, że wiele osób, które widziałeś 8 lat temu, to oni wciąż są, tylko na rękach mają już podczas koncertów swoje dzieci. No tak. Tak jest. To jest niesamowite, bo my no, dorośliśmy razem. Mhm. I ja obserwuję ich zmiany. Oczywiście dochodzą nowi fani. Z każdą płytą na szczęście udaje się mieć raczej tendencję wzrostową. Ale większość z nich to są osoby, które swoją taką historię ze mną zaczęły 10 lat temu. Mhm. No i to jest wielkie szczęście. To jest wielkie szczęście. Myślę, że pod tym względem można mi zazdrościć i chyba jedynym. Po prostu tak oddanej grupy osób, które kiedy masz ten... Są te dni, nie? Takie te słabsze, które wrzucasz raczej do pudełka, o którym byś chciał zapomnieć. No to jednak pojawia się myśl w głowie, że no nie, poczekaj, zobacz ile ludzi tam stoi, czy w sensie stoi, ile ludzi tych jest, którzy oni czekają na twoją dobrą energię i dla nich chociaż się zbierz, dla nich chociaż wstań. I to mnie uratowało w wielu sytuacjach, więc to jest chyba jedyna rzecz, tak mi się wydaje, której można mi zazdrościć. Mhm. Myślałeś kiedyś, do czego zdolny jest twój fan, czy też twoja fanka? Myślę, do gdzie jest w stanie się posunąć, bo mam wrażenie, że to są bardzo oddani tobie ludzie, że to są tacy ludzie, którzy pójdą za tobą w ogień. Tak, ale wiesz, no, wcześniej do wszystkiego myślę, że poszłyby i w ogień. Ale teraz my jesteśmy już naprawdę tacy bogaci o lata i o doświadczenie i o mądrość, wydaje mi się, w naszych zachowaniach. I teraz to już nabrało takiej formy, którą ja bardzo szanuję, którą uwielbiam, z granicami. Wcześniej to było szaleństwo, ale ja też na takie szaleństwo pozwalałem. Ja się tak jarałem, ja wręcz, wiesz, dolewałem oliwy do ognia, byleby się działo. Szaleństwo po prostu. No teraz bym już tego nie zniósł chyba, co się działo 10 lat temu, 9 lat temu, kiedy robiliśmy podpisywanie płyt w galeriach handlowych. Te galerie były zamknięte, tak, po prostu tak, nie dało się tam przejść. Ludzie mną traktowali mnie trochę jak taką maskotkę. Czuli, że mogą mnie dotykać, przytulać, całować w policzki, nie tylko. No teraz nie wyobrażam sobie takiej sytuacji i na szczęście moi fani też. Mhm. Więc to jest super. A porównujesz się, bo ciebie porównują. No tak. Ten Justin Bieber za to chodzi. Ale to już, to już dawno. Teraz już był Shawn Mendes, teraz jestem Harry Styles. To już jest... No ja się nie porównuję. No i co? Znaczy wiesz, na szczęście porównują mnie do bardzo dobrych i wielkich artystów, w sensie jeśli chodzi o to, jaki sukces osiągnęli, więc bardzo dziękuję państwu. No ale jednak chciałbym być Dawidem i... No nie wiem, no to już zostawiam ludziom. No jeśli chcą, mają taką potrzebę porównywania ludzi do kogoś, okej, mi się wydaje, że ani ta muzyka nie jest podobna, ani ja chyba. Mhm. Nie, ludzie mają, to nie tylko, wiesz, nie tylko fani, ale w ogóle też dziennikarze muzyczni chcieliby tak właśnie zaszufladkować, chcieliby dookreślić, nazwać, porównać, ustawić. Kiedyś z tym walczyłem, kiedyś odpowiadałem, ludzie, nie nazywajcie mnie tym polskim Justinem Bieberem. Potem się poddałem i dobrze zrobiłem. Ci mądrzy wiedzą, że jest Dawid, nie wiem, jest Margaret, jest Beata Kozidrak, jest Dawid Podsiadło. No, po co? No, ale okej, dobra, zostawiam to ludziom. No. Ja się nie... Nie jest tak, że wiesz, stoję przed lustrem. Super, dzisiaj udało ci się wystylizować jak Harry Styles, wychodzisz w miasto i jesteś Harrym Stylesem. No nie. A kiedy teraz... kończysz koncert, kiedy jest wiesz, ten moment, kiedy ten tłum szaleje, wychodzisz za kulisy i mnie to zawsze ciekawi, co się dzieje w głowie artysty, kiedy odnosi sukces. Nie mówię o takim sukcesie, wiesz, że się płyta sprzedała, czy jest jakaś super słuchalność, oglądalność, tylko po prostu tu i teraz, że jesteś na koncercie i fajnie ci się zaśpiewało i poczułeś, że jest jakaś magia i tak schodzisz za te kulisy i co się dzieje w swojej głowie? W sensie w głowie, na twarzy na pewno dzieją się łzy. Jestem osobą, która się wzrusza, kiedy... Dotyka mnie wielkie szczęście. No, siadam w tej garderobie na
jakimś siedzisku, które tam się znajduje. Łapię się za głowę, trochę muszę odsapnąć, trochę muszę wylać tych łez. I za każdym razem dla mnie właśnie takim miernikiem są te moje koncerty. Teraz też wyruszam w trasę koncertową. I ona super się sprzedaje. Jeszcze do kilku miast można kupić bilety. Zapraszam, jeśli ktoś chciałby posłuchać Popromantyka na żywo. Ale cały czas gramy coraz większe kluby. Takiej trasy dużej jeszcze nie miałem, jeśli chodzi o miejsca, o ilość biletów w danym klubie. No i widząc, że te koncerty się sprzedają, gdzie kilka lat temu na pewno bym nie wyprzedał takiej sali, no to jest ogromna wdzięczność i takie... No, człowieku, zrobiłeś to. Kolejny raz krok do przodu, ale właśnie pokornie. Nie, że od razu wielkie hale, bo jakby nie wyszło, to bym się zraził i w ogóle nie wiadomo, co by się wydarzyło. No, czuję zawsze po... Jak to był dobry koncert, to czuję no, wielką radość, wdzięczność, łzy na policzkach i telefon zawsze właśnie do Michała, czy do rodziny, że żałuj, że cię tutaj nie było. Mówi Dawid Kwiatkowski, który dzisiaj jest w studiu Melo Radia. Jesteśmy z Państwem w programie 7 minut na gość. Zaraz wracamy. Dawid wydoroślał. Tak przeczytałem w jednej z recenzji twojej płyty. Okej. Okay. Popromantyk. Dawid Kwiatkowski oczywiście, który jest ze mną w studiu teraz. No i jak, wydoroślałeś? No PESEL na to wskazuje, że już jest bliżej do trójki niż dwójki na pewno. I to o wiele. Czy wydoroślałem? No, tak. Myślę, że widzę to w wielu aspektach mojego życia. No już wspomniałeś o wsi. Ogólnie to już jestem emerytem. Tak. No wydaje mi się, że... Ale to już chyba wydarzyło się jakiś czas temu. Ale muzycznie, bo wiem, że czasami niechętnie wracasz do swoich pierwszych utworów. Nie, w ogóle nie wracam. Nie? Moi fani właśnie zawsze bardzo często mnie proszą, bym na koncertach wracał do starych utworów. Zrobiłem wyjątek teraz podczas poprzedniej trasy jubileuszowej dziesięciolecia i zrobiłem taki medley utworów z pierwszych płyt. Ale każdy dosłownie zaśpiewałem tam po fragmencie. Zrobiłem takie 7 minut podróży przez wszystkie albumy. No nie, ja uważam, że to było odpowiednie na tamten czas, ale to nie jestem już ja. Ja nie mogę słuchać, raczej nie bardzo mi się podoba, jak wtedy śpiewałem, jakie pisałem teksty, albo w ogóle ich nie pisałem. No wiele się zmieniło, ale to wtedy to było okej. Okay. Gorzej by było, gdybym robił te rzeczy teraz, w wieku 28 lat, po 10 latach na scenie. A że robię całkiem inne, wydaje mi się, że nawet dobre, to jestem w dobrym miejscu. Jeden z doświadczonych dziennikarzy powiedział mi kiedyś, nie zapraszaj nigdy do programów ludzi poniżej 25 roku życia, bo nie miałem nic do powiedzenia. O. Ja sobie udowadniam też w tym programie, że to nie jest do końca prawda, bo było tu już kilku artystów. No już niestety nie ja. No już nie ty. Ty już jesteś w tej grupie, która ma coś do powiedzenia. Ja już jestem grupa emeryci. Ale myślisz, że jest tak, że im dłużej się w tym jest, w tej branży i wiesz, i w tym środowisku, to gdzieś rzeczywiście człowiek szybciej dojrzewa? Myślę, że jeśli zacznie się wcześniej, tak jak ja w wieku 17 lat, to myślę, że tak. Tylko traci się wiele. Ta dojrzałość przychodzi, ale traci się no właśnie ten taki no nie wiem, okres studenckich przeżyć, o których słyszę tylko od moich przyjaciół, słyszałem, bo już też wszyscy pokończyli studia. No wiesz, no takich przyziemnych rzeczy, dlatego że jesteś już w ogóle na innej planecie. Jesteś już, sztab ludzi biega za tobą, wytwórnia, płyty, koncerty. Te wszystkie lampy, które też teraz cię oświetlają. No to już teraz w wieku 28 lat to jakoś tak bardzo na mnie nie wpływa ani nie zmienia. Bo wydaje mi się, że gdzieś tam już ukształtowałem się, choć przede mną jeszcze wiele, wiele lat, mam nadzieję. Ale w wieku nastoletnim myślę, że dodaje to takiego, wiesz, nitra, jak w autach. Dostajesz nitro no musisz dorosnąć szybko, bo inaczej sobie z tym nie poradzisz. Chyba, że masz, wiesz, rodziców przy sobie cały czas. Ja nie miałem.
przyjechałem tutaj sam. No więc, więc tak, myślę, że... I nie uważam, że jakbyśmy się tutaj spotkali, ja bym miał 24 lata, mi się wydaje, że ja już wtedy miałem sporo do powiedzenia. No widzisz, czyli znowu przeczymy tej teorii. Tak, bardzo tak dobrze, mi się wydaje. Bardzo dobrze. Ale tak obserwujesz przecież też młodszych artystów, bo już ci coraz jeszcze młodsi tak, też się pojawiają, prawda? Zwłaszcza, tak, już ten czas, wiesz, ja wcześniej przychodziłem na wywiady i tak, Boże, jak ci zazdrościmy, że jesteś taki młody, coś. I teraz ja już jestem tym, który tak gada, nie? To jest Roxy Węgiel. Boże. Tak, tak, tak. Też była tutaj i powiedziała kiedyś, kiedy byłam młoda, zresztą to samo zdanie, które ty powiedziałeś, to jakby też kwestia. No, ale tylko ja mam już trochę większe prawo do tego zdania. No tak. No, ale co? Czerpiesz z nich? Czerpiesz z tych młodych artystów? Obserwujesz ich, podglądasz? Takim wampirem, no dawaj tę młodość. Ale wiesz, jak to pytam, na przykład, nie wiem, media społecznościowe, no to tu jesteś mistrzem, ale, ale są jakieś, są nowe pomysły, są ta świeżość, czasami sama świeżość wystarczy, żeby tak tylko sobie podglądać, jak to robią, czy nie masz, tak? Wiesz co, mi się wydaje, że ja wciąż potrafię w to tak jak oni. Właśnie, tak myślałem. Więc ja jestem, ja się zrodziłem z internetu, ja wrzucałem swoje covery z gitarą w momencie, kiedy to jeszcze nie było popularne i w ogóle tak mi się wydaje, że gdyby nie internet, na pewno byśmy nie rozmawiali dzisiaj tutaj. Tylko wtedy to nie było takie szaleństwo. Dzisiaj gdybym chciał zacząć dzisiaj, gdybym miał dziś 17 lat i chcę wielkiej kariery, chcę wydawać płyty, chcę kontraktu z wytwórnią, to by było o wiele, wiele cięższe. Mnie się teraz pytają ludzie, Dawid, daj jakąś receptę, radę, co ja mam zrobić? Zobacz, to są moje kawałki, to są moje utwory. Jak ja mam się przebić? Czy ja mam iść do talent show? Czy ja mam... nie wiem, jechać pod adres tej wytwórni i ich prosić. I ja często nie mam co powiedzieć tym ludziom, bo tych dróg jest kilka, ale która jest najlepsza? Wtedy ja wiedziałem, że internet, YouTube dopiero zaczyna śmigać, że tak powiem. I to zaczyna działać, więc ja się wstrzeliłem w idealny moment. Teraz na TikToku codziennie jest nowa gwiazda, w sekundę się pojawia nowa gwiazda, tylko ona w sekundę też gaśnie i nie wiem, naprawdę nie mam teraz rady, no, na pewno tworzyć swoją muzykę, no i chyba drzwiami, jak nie drzwiami, to oknem i próbować każdej TikTok do tej wytwórni, może talent show, tylko tam uważać proszę na umowę. No ciężko jest, o wiele ciężej na pewno teraz niż mi było. No wiesz, i młodzi, i ci bardziej doświadczeni artyści też zaczynają gdzieś w mediach społecznościowych. Ajca Majewska ostatnio tak, TikToka. TikTokowe szaleństwo. Ja uwielbiam TikToka Alicji Majewskiej. Kocham backstage, momenty wchodzenia na scenę. Są moje ulubione. Bardzo cenię panią Alicję. No i jak mi się pojawiła raz na TikToku, to już została ze mną. No tak. Pozdrawiam panią, bardzo panią Alicję serdecznie. No i żegnamy się na chwilkę tylko, bo 7 minut minęło. Dawid Kwiatkowski dzisiaj jest gościem programu. Dziękuję. Machiny i trybiki zapowiedziałem, to teraz przejdziemy do tych trybików właśnie. Dawid Kwiatkowski ze mną w studiu. Jestem ciekaw, o co ci chodzi. Chodzi mi o te machiny, o tę machinę, którą się... Bo już sporo o tym powiedziałeś dzisiaj w rozmowie. Tą showbizową machinę. Właśnie to, co mówiłeś o tej ekipie, która za tobą chodzi, o tych ludziach, o tych sztabach i tak naprawdę... Chciałem zapytać, czy też bywało tak, że zatraca się takie clue, czyli ta, nie wiem, muzyka, ta emocja, którą gdzieś masz, że ta otoczka staje się w pewnym momencie ważniejsza, bo z moich obserwacji wynika, że czasami tak się dzieje, że jest przerost formy nad treścią. A, to tak, bardzo często. To bardzo często. To musimy tutaj pamiętać, to jest taka też informacja dla słuchaczy, że ten nasz show biznes nie wygląda tak, jak wszyscy myślą, jak widzimy w amerykańskich filmach. I to, jak ja mówię o sztabie ludzi, to są trzy osoby, które ze mną są po prostu tutaj i są moimi przyjaciółmi, są bardzo dobrymi, przynajmniej ja tak mam, że staram się utrzymywać fajne relacje z tymi ludźmi, z którymi pracuję. I to nie jest tak, że oni te... Widzisz, tutaj ich nie ma. Mhm. Oni nie obserwują nas, nie patrzą, czy mi się kołnierzyk gdzieś, wiesz, w złą stronę zawinął. To nie jest tak. To tak nie wygląda w Polsce. A jeśli tak wygląda, to jest to właśnie, o czym mówisz. To jest przerost formy nad treścią, zatrudnianie
wielu osób, wiesz, dwóch fryzjerów, żeby poszły do tobą na wywiad do Meloradia, do jakiegokolwiek radia, no to już może niektórzy potrzebują tak się poczuć, nie? Ale ja skupiam się faktycznie na tej muzyce. No to też jest taka praca, że te lampy, że te make-upy, że no gdzieś tam zawsze raczej musisz dobrze wyglądać, żeby nie straszyć ludzi, ale czy potrzebujemy do tego aż tylu ludzi? Zwłaszcza muzycy. Ja rozumiem, jak ktoś jest takim pełnoprawnym celebrytą. Mhm. Bardzo nie lubię tego słowa i bardzo się wściekam, jak ktoś nazywa mnie celebrytą. No to może wtedy. Nie wiem, nie byłem, tak mi się wydaje. Chociaż na początku kariery bardzo mi się to podobało, to całe szaleństwo. Tak, tak, też te lampy, te nawet ścianki, nie? Wtedy były dla mnie bardzo interesujące. Już nie są? Już? Nie, w ogóle mnie nie ma na tych imprezach, tylko na muzycznych jakichś wydarzeniach związanych tylko i wyłącznie z muzyką. No już nie pamiętam, kiedy byłem, nie wiem, na jakimś pokazie mody. Nie wyciągnąłbym, chociaż wiesz, to są rzeczy, z których ludzie żyją, z których zarabiają i ja też dostaję mnóstwo propozycji finansowych za to, żeby się gdzieś tam pojawić i zapozować z butem w ręce. No ale jak to się ma do mojej płyty Popromantyk? No nijak, więc po co? I staram się jednak utrzymywać z muzyki, a nie właśnie ze ścianek. No. Więc tak, to wygląda. Powiedziałeś wszystko. O kasie, to zapytam też o kasę, bo wspomniałeś o tym bilecie i tych ostatnich pieniądzach na pociąg. Tak. Często też tak bywa, że jak właśnie ktoś jest w takiej sytuacji, to potem pojawia się parę zer na koncie i głupieje. Jak ty sobie z tym radziłeś? Nie. Ja od początku finansowo byłem bardzo mądrym dzieciakiem już wtedy. Pierwsze pieniądze przeznaczyłem na to, żeby móc fajnie się poruszać po Warszawie, czyli kupiłem sobie skuter, bo jeszcze nie miałem prawka, więc ten 50, wiesz, do 50 skuter mogłem sobie kupić i tutaj po Warszawie się poruszać. A potem po kilku latach przyszło mi po prostu już planować takie inwestycje mieszkalne, no, gdzie będę mieszkał. To jest też taki zawód, że nigdy nie wiesz, co się stanie. Więc moim głównym celem było po prostu kupienie sobie lokum, w którym tę muzykę sobie będę tworzył i będę wiedział, że nikt mnie z niego nie wyrzuci. I nie musimy dalej brnąć w to. Nie. Nie musisz opowiadać o tym, co wiesz. Jakby nie chcę cię ciągnąć za język tutaj. Też bym ci nie powiedział. Ja liczyłem bardziej na historię taką, że wiesz, rozwaliłem coś, kupiłem... No właśnie wiem, ale u mnie takiej nie było. I dlatego powiedziałem o tym mieszkaniu nie dlatego, żeby się chwalić, że coś udało mi się kupić, tylko dlatego, że obrazując, że faktycznie od początku mądrze gdzieś tam ułożyłem sobie to w głowie, rozsądnie. Też wielka zasługa jest mojego brata, który zrobił to samo po sukcesie w Paryżu, we Francji i trochę jego śladami, taką wydeptaną ścieżką szedłem i wiedziałem, że to jest najważniejsze, żeby czuć się bezpiecznie już na tym świecie. A na początku brat ci, jeszcze wracając do niego, pomógł czy zaszkodził? Bo wiem, że kiedy brat... Na początku mi trochę kurczę szkodził. Wypłynął, to potem rodzice nie chcieli, żebyś szedł tą drogą. Nie, bo oni nie mogli dopuścić do głowy myśli, że drugi z ich synów, a jest nas trójka, może też odnieść sukces w branży muzycznej. No dla nich to był po prostu dzieciak Dawid, nasz Dawid, który sobie patrzy na tego Michała i mówi, to jest takie łatwe, skoro on mógł, to czemu ja nie mogę? No i to był wielki problem dla moich rodziców, ale chyba to mnie tak motywowało, że skoro w domu we mnie nie wierzą, w moim własnym domu, to ja im pokażę. I był taki moment, że przyjechałem, pamiętam, do rodziny, kiedy wydałem swój pierwszy album, z tym albumem przyjechałem i tak położyłem na stój. Aha, no i co teraz powiecie? Ale oczywiście w formie żartu, w formie takiego przekomarzania się. Udowodniłem im i tak. A rówieśnicy, bo wspominałeś o tym, że trochę straciłeś w pewnym momencie parę dobrych lat takich relacji, budowania jakichś relacji. Oni gdzieś tam są cały czas? Na szczęście mam bardzo wąskie grono przyjaciół z tamtego okresu. Mhm. Z okresu, kiedy jeszcze nikt by nie pomyślał, że ja się wyprowadzę, że będę osobą gdzieś tam szerzej znaną. No i mam ich. Mam do tej pory codziennie
wszystkie wyjazdy wspólnie, urodziny. Mam przyjaciół sprzed kariery i to jest w ogóle największe szczęście, bo mam pewność, że oni są ze mną, bo jestem fajny, albo fajnie się ze mną rozmawia, że można mi ufać, jestem pomocny, a nie dlatego, że mogą mnie zobaczyć w telewizji czy usłyszeć w radiu. No i pięknie. Dawid Kwiatkowski. Dokładnie 7 minut minęło. Wracamy za chwilę. Ostatnie 7 minut naszego spotkania. Rozpoczynamy. Nie. Dawid cierpiący teraz. Był romantyczny, teraz jest cierpiący. Chociaż na tej płycie też jest dużo cierpienia. Kurczę, tak. Cierpienia, wzruszeń. No i takiego romantyzmu trochę. No trzeba, nie bójmy się tego słowa. Nie. Ale wiesz, czego nie ma? Duetu. Nie bójmy się słowa pop. Tak. Tego się nie bójmy. A duetu żadnego nie ma. Ale moim zdaniem ten pop romantyk to nie jest jego... ostateczna wersja. O, tak powiem. Okej. Okay. Ale jeszcze to... mam mnóstwo pomysłów, ale popromatyk nie powiedział ostatniego słowa. Okay. Moim zdaniem, tym wydaniem. Mhm. Bo tak sobie pomyślałem, że to nie tylko w tej płycie, ale generalnie ty tak wiele duetów ty nie zrobiłeś, nie? Dlaczego? Wiesz co, na początku było tak, że mało kto ze mną te duety chciał robić. Bo to nie było tak, że ja nie zapraszałem, tylko no właśnie te łatki przypinane mi wcześniej no jakoś sprawiały, że no nie wiem, no jakoś ludzie ze mną nie chcieli nagrywać. Teraz i to jest okej, okay, że jakby nie obrażam się. Spróbujemy za kilka lat. Odezwę się, wiesz. Ale no teraz są plany. Mhm. Są plany i z super artystami. No ale zobaczymy. No jakoś tak... Nie to, że byłem samowystarczalny, ale te piosenki, które ja komponuję i piszę, były na tyle osobiste, że dziwnie bym się poczuł, gdyby ktoś inny je śpiewał. Mm-hmm. A pisanie z myślą o duecie nie przychodzi mi łatwo, bo zawsze te piosenki moje są naprawdę tam czuć tego wrażliwca, tak mi się wydaje, którym jestem, i czuć historię autobiograficzną. Mm-hmm. No i teraz jak przyszedłby gość do tej piosenki, to trochę by mi się to wszystko, te klocki tak rozwaliły. I przestało być. To jest po prostu twoje. Też. Tak, czyli, to jest moje. Twoje i nie chcę, żeby było kogoś innego. No chyba tak. Ty masz swoje płyty, ja mam swoje. Ale nie, nadejdzie taki moment, gdzie będzie więcej tych duetów, bo ja też ich pragnę. To nie jest tak, że ja ich nie chcę. Tylko muszę się nauczyć pisać utwory z myślą o tym, że nie będę ich śpiewał tylko ja. Albo po prostu pisać utwór i drugą połowę tego utworu zostawić do napisania drugiej osobie. Może to jest ta druga. Też zapytam o publiczność i o twoje spotkania z tą publicznością. Tak się odwołuję do innych artystów, ale też są inspirujący w tych rozmowach. Reniusis ostatnio mówiła, że przed koncertem wychodzi sobie jeszcze bez scenicznego ubrania, tylko w jakimś kapturze i tak obczaja. A kto tam przyszedł? Ja też. Jakie ja twarze? Tak? Za kotary jest takie puszczone oko. No. Śledzące, no kto przyszedł, jaki jest vibe, jaka energia. Ja jeszcze przed koncertem staram się zawsze uklęknąć, w sensie nie na kolana, po prostu dotknąć sceny, przywitać się z nią. Mhm. Cześć, jestem Dawid, dzisiaj musimy współpracować, mam się z ciebie nie zwalić, mam nie upaść i mam ładnie zaśpiewać, a ja ci dam naprawdę dużo tutaj rozrywki, droga scena. To jest taki mój rytuał, ale też podglądam. Zwłaszcza, że na moich koncertach zazwyczaj jest taka płachta przede mną, która w pewnym momencie opada i widać mnie, mój zespół, scenografię. I ja z tej właśnie kotary tak sobie patrzę i obserwuję. No to jakoś pomaga. Jakoś tak człowiek już się przyzwyczaja, już wie, dla kogo śpiewa i jest łatwiej. Ten stres, który cały czas jest, jest mniejszy. Mhm. No. A nie paraliżuje się czasami jeszcze trema? Paraliżuje i bardzo, bardzo nad tym pracuję. Paraliżuje zwłaszcza podczas takich większych występów, festiwali, telewizyjnych wydarzeń, ale nie rezygnuję z tego jeszcze, bo już był taki moment, że chciałem po prostu tylko już grać swoje koncerty bez telewizyjnych wystąpień, bo naprawdę czasami zżera mnie stres. I teraz to jest proces, w którym dochodzę do tego, dlaczego tak się dzieje. I na terapii, i pracuję nad oddechem. No jest w ogóle wiele rzeczy się dowiedziałem. Nawet to, że biorę za duży oddech, kiedy śpiewam.
A kiedy bierze się duży oddech, kiedy się śpiewa? Zwierzęta, kiedy robią, kiedy biorą duży oddech? Wtedy, kiedy się boją. Mhm. Więc ja po prostu dowiedziałem się od Kasi, którą pozdrawiam, że ja sam się wprowadzam w takie stany lękowe, nawet oddechem. No i to jest w ogóle tak ciekawe i to jest super, że ja mam okazję się tego uczyć, ale mam nadzieję, że na trasie Popromanty, która zaraz się zaczyna, na którą zapraszam wszystkich, no nic mnie nie sparaliżuje. Chociaż w klubach jest całkiem inaczej. To są moi ludzie popromantyczni. Pokazuję, że nie pokazaliśmy tej płyty, ona tak dokładnie wygląda ładnie. Tak, i zapraszamy na trasę serdecznie. Dawid, a tu są jeszcze dodatkowo różne gadżety w środku. Tak, z których jestem bardzo dumny z oprawy graficznej, więc tak. My już trochę w programie posłuchaliśmy sobie tych piosenek, a powiedz, zadam takie pytanie, które będzie na koniec i to będzie takie kompromitujące prowadzącego. Która piosenka jest twoją ulubioną? No tak, to ja odpowiem taką banalną odpowiedzią. No. Masz dzieci? Nie. Nie masz. No jakbyś miał, potrafiłbyś wybrać jedną ulubioną? No tak. No i to tak jest. Ale zaskoczę cię, bo na ten moment bardzo lubię Ile Jeszcze, czyli pierwszy utwór, który otwiera ten album, bo bardzo lubię trąbkę, która jest tam nagrana. Ale nie nazwałbym tego ulubionym utworem. Zobaczymy po koncertach. A wiesz, no zadałem to banalne pytanie, ale dlatego, że ja tak na przykład mam, że no chyba każdy tak ma, że słuchasz płyty któryś raz i ale to słuchacz to może już tak się zmienia, tak to ewoluuje. Myślę, że słuchacz ta najgorsza, która na początku była to ta jakaś nieudana, to się okazuje najbardziej ulubiona. Mhm. Wiesz co, jest jedna piosenka na tym albumie, której wiem, że nie zagram nigdy na koncercie na żywo. Mhm. Że po prostu nie powiem. A. Nie powiem, bo nie chcę sugerować słuchaczom, jakbyście teraz posłuchali tej płyty, nie chciałbym, że to jest ta, której Dawid nie lubi. To nie jest tak, że ja jej nie lubię. Po prostu na koncertach nie będę czuł jakiejś takiej koneksji. Okej. Okay. Mm. I tak tajemniczo. Tajemniczo. No zaraz jak zapraszam na trasę, no to zobaczycie, której piosenki nie gram, to się wszystko wyda. Bądźcie na trasie, to się dowiecie. Dawid Kwiatkowski. Popromantyk. Popromantyk dzisiaj w studiu. To jeszcze wrócimy za chwilę na chwilę i tak się pożegnamy i pożyczymy. Koniec. O nie. Spotkania z Dawidem Kwiatkowskim w programie 7 minut na gości. Tak. Bardzo ci dziękuję. Ja również. Że wpadłeś. Dziękuję bardzo, że na tej popromantycznej podróży byliście moim przystankiem. Bardzo miłym. Dziękuję. Pogadaliśmy, posłuchaliśmy. Szerokiej drogi ci życzę. Dziękuję. Na trasę. Niech się niesie ta płyta. Tak. Proszę posłuchać, dać znać, napisać, zadzwonić. Nawet w moim teledysku jest teraz numer telefonu do mnie. Zapomniałem o to zapytać. Jakaś też afera się zrobiła z tego. No ja nie wiem, czy afera. Ja odbieram te telefony cały czas, więc zapraszam. Naprawdę? Zaraz poza anteną odbierzemy. Okej. Okay. Dawid Kwiatkowski, drodzy państwo, i playermeloradio.pl, tam jesteśmy w tej rozmowie. Jesteśmy też na YouTubie z wideo. Jeżeli ktoś tylko nas słucha teraz w Meloradio, to nas może jeszcze zobaczyć. Wielkie dzięki i do zobaczenia.